Ej, chłopaki, tu zawsze był internat w tym budynku czy w innym? Nie wiem. Chodźcie, idziemy pana Kazika się zapytać. Panie Kazimierzu, tu zawsze był internat czy w innym budynku? Pierwszy internat w tym ośrodku znajdował się na drugim piętrze szkoły podstawowej, aktualnie szkoły numer 7. Żeby mówić o internacie, to trzeba byłoby troszeczkę sięgnąć do historii. Internat do 1993 roku był to internat typowo, można by nazwać, koszarowy. No i był to typowy drill wojskowy. Za źle zaścielone łóżko, posłane łóżko, za krzywą poduszkę, tak zwany pilot. Poduszka musiała wyglądać jak walizka ze sklepu, czyli ładnie wyprostowana. W zajęciach świetlicowych królowały przede wszystkim szachy. Uczniowie, wychowankowie zdobywali wiele nagród wojewódzkich i krajowych w tamtym czasie. Następnym internatem, formą internatu, to był tak zwany internat rodzinkowy. Był on przygotowany dla dziewcząt oraz małych chłopców. W tym internacie panie zajmowały się wieloma rzeczami, wiele specjalistycznych zajęć, tworzono wiele rzeczy, które wystawiano na aukcje i dzięki temu co roku praktycznie wychowankowie tego internatu wyjeżdżali na wycieczki. Od 1993 roku kolejną fazą jakby internatu to był internat, tak zwane ognisko pracy. Zajmowali pomieszczenia w obecnym PCRP. Były to fajne pomieszczenia, ponieważ w każdej grupie była centralna świetlica, wokół były sypialnie, kuchnia, klub, siłownia, pracownia techniczna, na bazie której powstała pracownia szkutnicza. Zbudowano trzy kilkuosobowe łodziokajaki, które co roku na pobliskich stawkach wodowano uroczyście szampanem bezalkoholowym, tak jakby nie było. Oczywiście wychowawcy dbali o rozwój artystyczny dzieci. U małych chłopców teatrzy kukiełkowy Kameleon, zaś w internacie starszych chłopców przez około 10 lat działał kabaret Arbuzy pod kierunkiem pani Adriany Cząstkiej, Joanny Rank i Marzeny Barzowskiej. Ponadto corocznie dzieci przygotowywały prace na aukcje świąteczne. Od 20 lat organizowany jest w ośrodku wojewódzki turniej rozgrywek umysłowych Zgaduj Zgadula i trwa on do dzisiaj. Były wychowawca internatu pan Morek z różnych źródeł pozyskiwał złom, sprzedawał go z uczniami, no i przez to te pieniądze można było przeznaczyć i przeznaczono na organizowanie wypoczynku letniego w Lubkowie nad wodą, a tym wszystkim najbardziej zajmował się pan Tadeusz Bordin. Oczywiście trzeba byłoby tutaj również powiedzieć, że łódkami, jak i spływami kajakowymi, no to zasługa wielka pana Emilka Cząstkę, który te spływy organizuje do dnia dzisiejszego. No i oczywiście przechodzimy do czwartej formy internatu, czyli współczesnego. Jest to internat 21-wieczny, tak można byłoby nazwać, czyli internat 21 wieku. Ja myślę, że wy wychowankowie no będziecie bardzo zadowoleni, ponieważ jeżeli przyjadą tu uczniowie, wychowankowie z innych ośrodków, z Gdyni, z Sopotu, z Gdańska, będą wam po prostu tego internatu zazdrościć, ponieważ jest to jeden z najnowocześniejszych, z najpiękniejszych internatów w Polsce. Wyobrażam sobie nowy internat, że będzie tam przytulnie. Miło nam tam się będzie mieszkać. I łazienka taka ładna może być. Myślę o kuchniach. Będzie ładnie. Będzie dużo fajnych, nowych rzeczy. Nowe łazienki tam będą, wszystko. Szachy nowe. Wyobrażam sobie, że będzie nowy telewizor. Będzie spokojnie. Że będzie ładne pokoje. Że w nowym internacie na pewno będą modne kafelki. Żebyśmy mieli super lodówkę. Xbox. Chociaż jeden laptop na grupę. I żebyśmy się tam czuli chociaż dobrze. Jakieś dyskoteki, jakieś uroczystości. Duże świetlice, nowe podłogi. Chciałbym, żeby była frytkownica. Duże lusto. Duże sto. Serawki. Z krzesłami. Suszarka.
Na świetlicy nowe szafy i nowe gry. Chciałbym, żeby była goflownica. Odkurzacz. Nowe firany. Piekarniki duże, nowe kuchenki. Mi się mieszka dobrze, czuję się tam fajnie. Moje ulubione zajęcia to granie w gry planszowe i bawienie się z kolegami. Moim zdaniem w internacie mieszka się doskonale. Mogę iść na dwór. Ja uwielbiam ten internet, ponieważ dużo się z tego nauczę. Mieszka się super. Lubię pomagać pani Justynce. Gdy mam kłopoty, to mogę się zawsze nauczycielom lub koleżankom wyżalić. Mi się w internacie mieszka bardzo fajnie. Mieszkam dobrze. Robimy różne rzeczy, chodzimy na spacery, na boisko. Internety bardzo lubię malować. I powiem szczerze, że nie odmówię tego internetu. Za żadne skarby. Takim głównym celem podjęcia decyzji o tym, że dokonujemy kompleksowego remontu całego internatu, było rozporządzenie, które weszło w 2015 roku. Naprzeciw naszym potrzebom wyszło starostwo powiatowe i podjęto w związku z tym decyzję o remoncie. Rozporządzenie nakłada obowiązek na placówki specjalne wyposażenia grup wychowawczych w miejsca do nauki, wypoczynku, w miejsca do realizacji takich zadań jak usamodzielnianie wychowanków, czyli kuchnia, pomieszczenia, w których dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności, swoje zainteresowania. Nasz internat liczy sobie już ponad 30 lat i przez ten czas dokonywano tylko drobnych kosmetycznych napraw. Pierwsze przymiarki do wykonania tego remontu miały miejsce w roku szkolnym 2015-16, gdzie w miesiącach wrześniu, październiku dokonywaliśmy analizy, co by tu i jak zmienić, żeby lepiej nam się żyło. Zostały łazienki dla dzieci powiększone, doposażone. Pomieszczenia świetlic również zostały poddane remontowi. Otrzymaliśmy piękne, kolorowe meble. Pomieszczenia stały się jasne, przestronne. Z przyjemnością dzieci w tej chwili tu spędzają czas. Są wręcz podekscytowane tym, że mieszkają w internacie. Cieszymy się tym, że mamy kuchnię. Przede wszystkim dzieci będą uczyły się przygotowywania podstawowych potraw i że będzie nam tu przyjemnie, pięknie i wesoło. Remont budynku grup wychowawczych, podawnemu internat i pomieszczeń biurowych, to był
przeprowadzony na niespotykaną dotąd skalę, bo same prace budowlano-remontowe to był koszt blisko 1 000 000 zł i 200 tysięcy na wyposażenie. Po to, żebyśmy mogli powiedzieć, że już jesteśmy po 4 miesiącach od wprowadzenia rozporządzenia we wrześniu gotowi na spełnianie wszystkich standardów, które określiło nam Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczące pobytu wychowanków w grupach wychowawczych. To nie tylko pomieszczenia dla wychowanków, bo to też pomieszczenia administracyjno-biurowe i gabinet szkolnej pielęgniarki. Też od wielu lat, wtedy kiedy zaczęła się placówka rozrastać, myśleliśmy o tym, że te pomieszczenia nie są już funkcjonalne i nie spełniają swojej roli. I należałoby zastanowić się nad polepszeniem warunków pracy pracownikom administracji. No i myślę, że ten efekt, który dzisiaj będziemy mogli zobaczyć, no to przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. To jest czysta radość wprowadzić się do nowo wyremontowanych pomieszczeń naszego nowego domu. Urządzanie, które zajęło nam trochę czasu, sprawiało nam naprawdę bardzo dużą przyjemność i efekty są naprawdę wspaniałe. Zapraszam wszystkich do obejrzenia tych pomieszczeń.